Dziękuję bardzo, panie marszałku. Na początku mam również cytat. Cytat z 2010 roku, cytat, które, słowa, które padły na konwencji krajowej Platformy, oczywiście wypowiedziane przez Donalda Tuska. Skrót PO oznacza także pełną odpowiedzialność. Jeżeli ktokolwiek na tej sali w sukcesie PO i zaufaniu ludzi szuka sposobu na realizację własnej ambicji albo interesu, pomylił salę. Takie słowa padły. I mam pytanie od razu do pana ministra. Jak pan minister zderzy słowa swojego premiera, tak, na przykład z listą wstydu opublikowaną pod koniec 2012 roku przez Puls Biznesu. 428 członków Platformy Obywatelskiej, ich krewnych i znajomych pracuje w spółkach i instytucjach państwowych. Jak pan minister zbije słowa wypowiedziane w 2010 roku na konwencji Platformy, później z opublikowaną listą? Ale tak, panie ministrze, ta lista to jest tylko wierzchołek góry lodowej. To, do czego dotarli dziennikarze. My wiemy, że ta lista jest dużo, dużo szersza. Drugie pytanie dotyczy z grupy Azoty. Grupa Azoty, bardzo zła decyzja ministra skarbu polegająca na de facto połączeniu Tarnowa z Puławami, a tak naprawdę przejęciu kontroli nad Puławami przez Tarnów, no wywołała duże niepokoje społeczne. No Puławianie mają wprost pretensje do pana ministra Karpińskiego, osoby z Puław, no że nie potrafił zahamować tej złej decyzji, decyzji, gdzie spółka z większościowym udziałem ponad 50% Skarbu Państwa została przyjęta przez Tarnów. Odwołanie prezesa Marciniaka, zaufanej osoby ministra Grada, hołubionej również przez ministra Bozanowskiego, i powołanie prezesa Puław na szefa grupy Azoty, pana Jarczewskiego. I mam pytanie, czy ta nominacja coś przyniesie dla puławskiej spółki, czy jest to tylko nominacja, która ma złagodzić nastroje w puławskiej firmie po przejęciu przez Tarnów? Dziękuję bardzo.